Wydział Funduszy Unijnych pozyskał kolejne środki unijne, tym razem na wsparcie dla osób bezrobotnych. Otrzymaliśmy 2 600 000 zł na bardzo ważny projekt skierowany do osób bezrobotnych, które z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt skierowany jest do 50 osób. Spośród tych 50 osób 25 z nich otrzyma dofinansowanie w wysokości 40 tysięcy złotych, które to środki będą mogli przeznaczyć na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. 15 osób otrzyma wsparcie w formie subsydiowanego zatrudnienia, a pozostałe osoby będą mogły skorzystać ze staży. Co ważne, uczestnicy projektu uzyskają też specjalistyczne wsparcie. Jeśli chodzi o formy wsparcia, to przed otrzymaniem tej głównej formy pomocy, jakim jest dotacja czy subsydiowane zatrudnienie, osoby przejdą cykl wsparcia psychologicznego, doradztwa, szkolenia. Także praca z tym bezrobotnym będzie kompleksowa. Projekt realizowany będzie od 2 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 roku przez Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego. To nie jedyny wniosek, jaki uzyskał unijne dofinansowanie. Dzięki uporowi urzędników miejskich, którzy długo walczyli w Warszawie o unijne dofinansowanie, Radom otrzyma 20 milionów na rewitalizację zabytkowych radomskich parków. Projekt znalazł się na liście projektów unijnych do dofinansowania, mimo że pierwotnie stołeczni urzędnicy nasz wniosek odrzucili. Teraz na rewitalizację czekają parki Leśniczówka i Stary Ogród. Ze strony gminy nie będziemy musieli już ponosić żadnych dodatkowych nakładów finansowych, a nawet odzyskamy część środków, które wyłożyliśmy na rewitalizację parku Kościuszki. Ponieważ to, co zostało już wydane, tak naprawdę stanowi wkład własny do pozostałych projektów. Można więc powiedzieć, że te dwa dodatkowe parki będą realizowane bez żadnych obciążeń po stronie budżetu gminy. W ramach projektu przebudowane zostaną alejki, ścieżki i place w Leśniczówce i Starym Ogrodzie. W parkach zamontowane zostanie nowe oświetlenie, wymienione zostaną ławki, kosze na śmieci. Wykonane będą nowe nasadzenia drzew i krzewów. Dobra informacja dla najmłodszych. W parkach będą nowe place zabaw, a w Leśniczówce skatepark. Podpisanie umowy powinno nastąpić jeszcze w tym roku.